Wiosną trudno o świeże warzywa, takie z których moglibyśmy robić zdrowe surówki, więc skorzystam z mrożonych. Pokażę, jak łatwo przyrządzić marchewkę z groszkiem. Wsypuję do małej ilości gotującej się wody. Podczas gotowania próbujemy, jeżeli marchewka jest już miękka, to groszek na pewno. Rozgrzewam 2-3 łyżki oleju. Do rozgrzanego wrzucam małą cebulkę pokrojoną w kosteczkę. Solę szczyptą. Podsmażam. W międzyczasie solę również marcheweczkę z groszkiem. Wrzucam także około łyżeczki cukru. I zioła prowansalskie. Płaską łyżeczkę. Dosłownie 2 małe szczypty. Do marchewki lubię również dodać mielone liście laurowe z zielem angielskim i z pieprzem. Po prostu wrzucam do młynka liście laurowe, kilka ziół angielskich i niedużą ilość takiej mieszanki. Dosypuję do marchewki. Ziele angielskie bardzo dobrze i liść laurowy podkreślam smak warzyw. Zaglądam do warzyw. One niedługo będą miękkie. Myślę, że jeszcze powinnam dodać soli. Ta potrawa powinna mieć słodko-kwaśny smak. Później na koniec jeszcze dodam troszkę octu balsamicznego. Do cebulki dodaję dosłownie szczyptę mąki, łyżeczkę. Mieszam z cebulką, tak żeby się podsmażyła. Jeszcze lubię dodać takiego lepszego oleju z pierwszego tłoczenia do tej mąki i cebulki. I wrzucam do gotującej się marchewki z groszkiem. Mieszam. Zrobi nam się tutaj taki sosik. Więc jeszcze do rondla troszeczkę wezmę tej cieczy z gotowania. I tak przygotowaną marchewkę z groszkiem dosłownie kilka minut mamy na przystawkę do drugiego dania. Jeszcze zapomniałam dodać, zawsze dodaję około łyżeczki, maksymalnie łyżki octu balsamicznego. Wyłączam. Marchewka z groszkiem jest już gotowa. Teraz postoi sobie w garnku kilka minut i wszystkie smaki dokładnie się przegryzą. Zapraszam na pozostałe przepisy. Subskrybujcie, komentujcie.